Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o tym, jak na drodze do Pana Boga można oszukiwać. Zapraszam. Jak to? Czy na drodze do Pana Boga można oszukiwać? Ano dzisiaj opowiem o środku, który faktycznie jest tak zaskakujący, o środku do doskonałości, prowadzącym do doskonałości, który faktycznie wygląda trochę na oszustwo. Wygląda trochę jakby ktoś stosował jakieś nieuczciwe metody. O co chodzi? Zacznijmy od krótkiej anegdoty o męczennikach japońskich. Temat, który też niedawno chyba nawet jakichś pytaniach i odpowiedziach się pojawił, bo oczywiście to jest kolejny odcinek pytań i odpowiedzi. Zanim przejdziemy do konkretnych pytań, właśnie ta anegdota. Męczennicy japońscy. Jezuici, gdy już wiedzieli, że czekają ich krwawe prześladowania, spodziewali się, że Japończycy być może będą musieli pozostać wierni pośród ciężkich prześladowań, być może bez kapłanów. Zaczęli wtedy uczyć Japończyków przede wszystkim dwóch bardzo ważnych nabożeństw, które miały ich dokładnie do tej sytuacji przystosować. Pierwsze to było nabożeństwo pokutne, które miało doprowadzić do wzbudzenia żalu z miłości do Pana Boga, a więc żalu doskonałego po to, żeby ewentualnie Japończycy byli w stanie oczyszczać się z grzechów, również grzechów ciężkich, bez kapłana, bez sakramentu spowiedzi. A drugie nabożeństwo to był oczywiście różaniec święty, dlatego logo też mamy podświetlone na niebiesko. Jesteśmy w październiku, miesiącu różańcowym. Dzisiaj pierwsza niedziela października, w której możemy odprawić jedną mszę świętą ku czci Matki Bożej Różańcowej, ku czci tego wielkiego, wspaniałego święta, które nadchodzi, bo jutro obchodzimy święto Matki Bożej Różańcowej. Dlaczego różaniec? Bo różaniec to jest Ewangelia w pigułce. To jest taka końska dawka Ewangelii w takiej małej pigułce. Jak to możliwe? No, Japończycy, którzy być może będą, z punktu widzenia jezuitów wtedy, pozostawieni bez kapłanów, przewidywali, pewnie jezuici dobrze znali Japończyków i wiedzieli, czego można się tam spodziewać, więc przewidywali, że być może będą bez kapłanów, bez Ewangelii, bez katechizmu, bez obrazów świętych, bez nawet krzyża świętego, więc w jaki sposób mają przekazywać swoją wiarę, trwać przy wierze, pamiętać o prawdach wiary i przekazywać swoją wiarę nawet swoim dzieciom. W jaki sposób? Różaniec święty, podstawowe prawdy wiary, Ewangelia w pigułce, najważniejsze elementy z życia Pana naszego Jezusa Chrystusa w prosty sposób do zapamiętania, jednocześnie doskonała droga modlitewna. No i teraz faktycznie dobrze wiemy, jak to się dzieje. Jezuici zostają zabici albo wygnani. Nie udają się te próby takiej, powiedzmy, organizacji podziemnej. Każdy Japończyk w kraju musi publicznie zdeptać krucyfiks albo wizerunek Najświętszej Maryi Panny. Dobrze wiemy, niedawno o tym wspominałem nawet. Niektórzy pod wpływem tych strasznych prześladowań, gdzie torturowano nie tylko tych, którzy nie chcieli wyprzeć się wiary, ale również ich najbliższych, w obliczu tych prześladowań niejeden się załamuje, depcze ten krzyż czy wizerunek Najświętszej Maryi Panny, po czym wracając do domu myje stopy i wypija tą wodę, w której umył nogi, jako znak pokuty, jako taki czyn pokutny za to, czego się dopuścił. Mija 200 lat. No i w XIX wieku przybywają znowu misjonarze katoliccy i co się okazuje? Okazuje się, że znajdują oni oczywiście nie jakieś wielkie, bardzo liczne wspólnoty, ale jednak odnajdują wspólnoty chrześcijańskie. I ci ludzie przychodzą do tych misjonarzy i zadają im dwa pytania. Czy wy żyjecie na sposób bezżenny i czy waszym ojcem jest papież, który mieszka w Rzymie? Tak ich jezuici nauczyli, to znaczy tak nauczyli ich przodków 200 lat wcześniej, wiele pokoleń wcześniej, bo wiedzieli, że te prześladowania mogą trwać długo. Być może sami jezuici nie przypuszczali, że tak długo to może trwać. Natomiast pewnie znali tą taką zaciętość ludów azjatyckich, zarówno w prześladowaniu, jak i właśnie w tej wytrwałości.
No i po tych 200 latach okazuje się, że faktycznie pewna diaspora w podziemiu przetrwała, że katolicy faktycznie przetrwali, zachowali wiarę i odnaleźli swoich misjonarzy po 200 latach, ponownie po 200 latach. W jaki sposób przetrwali? Oczywiście z jednej strony żal doskonały, z drugiej strony różaniec święty. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że taka prosta modlitwa ma tak wielką moc? Oprócz tego, że różaniec to jest taka Ewangelia w pigułce, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To jest również mistyka w pigułce, to jest również wprowadzenie do mistyki. Moim zdaniem różaniec to jest najbardziej katolicka spośród wszystkich modlitw, w tym pełnym znaczeniu tego słowa. Katolicka w sensie zarówno powszechności, jak i tej zdolności do prowadzenia do prawdziwej świętości. Ta modlitwa jest naprawdę, jak teraz na nią patrzę, jakby z wiekiem coraz bardziej, mam wrażenie, że właśnie jest to prawie, że oszustwo na drodze do świętości. Jest ona tak prosta i doskonała, że można by określić swego rodzaju oszustwem. Dlaczego? Takim świętym, pobożnym oszustwem. Oczywiście wszystko w cudzysłowie. Dlaczego? Kontemplacja. To jest szczyt modlitwy. Kontemplacja to jest modlitwa świętych. Zaczyna się od czwartego mieszkania w tym opisie świętej Teresy od Jezusa, czyli to są początki mistyki, od początków mistyki, życia mistycznego, gdzie już zostaje za człowiekiem ten stan zewnętrznej sprawiedliwości, czyli nie tylko uporządkował swoje życie zewnętrznie, ale już naprawdę pokonał również samego siebie, już naprawdę nauczył się głęboko pokory, wchodzi w życie mistyczne. Taka dusza kosztuje kontemplacji. Czasem człowiek wcześniej, Pan Bóg pozwala już w trzecim mieszkaniu człowiekowi doświadczyć, co to jest ta kontemplacja. I wtedy doświadcza jej człowiek tylko tak odrobinkę. Na czym ona zasadniczo polega? Człowiek, który już swoje życie uporządkował, który praktykuje regularnie już rozmyślanie, będzie z czasem przez Pana Boga prowadzony do tego, żeby w tej modlitwie myślnej po prostu trwać w Bożej obecności. Będzie ten człowiek potrzebował coraz mniej słów, coraz mniej wyobrażeń, również coraz mniej uczuć i będzie coraz bardziej skłonny do tego, żeby trwać w spokoju w Bożej obecności. Jest to zjednoczenie z Bogiem najdoskonalsze, jakie możemy mieć tutaj na tej ziemi. Oczywiście pełnię osiąga wraz z postępującą świętością. Rozpoczyna się w tym czwartym mieszkaniu, ale w pełni oczywiście to jest dopiero w tym siódmym mieszkaniu u szczytów świętości. Ale to jest już co do zasady to, gdzie Bóg komunikuje się z człowiekiem na jego właściwy sposób. Duch, który kontaktuje się właśnie naprawdę na tym duchowym poziomie. Czasami mogą towarzyszyć temu jakieś emocje, szczególnie na początku, ale one są zupełnie drugorzędne, trzeciorzędne i tak naprawdę nie są zupełnie naturalnym elementem tej kontemplacji. Natomiast duch doświadcza faktycznie tej Bożej obecności właśnie na swoim własnym duchowym poziomie, zupełnie niezależnym od emocji. I to jest faktycznie coś niezwykłego, czego człowiek na poziomie zmysłowym zasadniczo nie jest w stanie tak po prostu doświadczyć. I nie jest to jakaś forma ekstazy, czegoś takiego bardzo spektakularnego. Jest to po prostu fascynująca, zadziwiająca forma Bożej obecności. I człowiek naturalny, każdy katolik powinien do tej kontemplacji dojść. W sensie to jest coś, do czego każdy jest powołany w jakimś stopniu. No, niekoniecznie w takim monastycznym, że będzie teraz trwał półtorej godziny w tej głębokiej kontemplacji, ale właśnie jak zwykły człowiek w najprostszy sposób może dojść do tej modlitwy mistyka? Otóż przez różaniec święty. Jak to możliwe? Święty Tomasz wyjaśnia nam, jak powinno wyglądać nasze skupienie na modlitwie. Trzy stopnie skupienia. Jakie trzy stopnie? Pierwszy stopień polega na tym, że skupiamy się po prostu na tym, żeby dobrze wypowiadać słowa. Nie mówimy jeszcze w ogóle o treści, o ich rozumieniu. Po prostu skupiamy się w modlitwie myślnej na tym, żeby dobrze wypowiadać słowa. I tak powinniśmy podejść do różańca. Po kolei, po tych stopniach skupienia powinniśmy wchodzić coraz wyżej. I nierzadko dlatego rozwala nam się modlitwa, że nie zaczynamy od pierwszego stopnia, tylko od razu chcemy skoczyć na samą górę. Biegnąc tutaj pośród tych życiowych spraw, myślimy, że od razu tak wskoczymy w mistyczne doświadczenie. I kończy się to dobrze, wiemy.
wiemy, jak upadkiem na twarz. A więc zaczynamy od tego pierwszego stopnia i w naszej modlitwie różańcowej odmawiamy te słowa, po prostu pilnujemy tego, żeby dokładnie, powoli, wyraźnie te słowa wypowiedzieć. Oczywiście nie o to chodzi, żeby teraz jakaś modlitwa publiczna, rodzinna trwała 2 godziny, bo musimy każde słowo bardzo dokładnie. Nie, nie trzeba. Ale jednak staramy się dokładnie te słowa wypowiadać. To jest pierwszy stopień uwagi. On naturalnie prowadzi do drugiego stopnia uwagi, czyli do skupienia na treści wypowiadanych słów. I on naturalnie wynika z pierwszego. Jeśli będzie pierwszy, to powinien pojawić się i drugi. I gdy już rozważamy treść, gdy jesteśmy skupieni na tej treści tych słów, które wypowiadamy, to wtedy Pan Bóg bardzo łatwo może człowieka porwać do takich bardzo skromnych na początku, bardzo, może nawet nie bardzo odczuwalnych jeszcze na początku, lekkich objawów, przejawów, kontemplacji. Powoli zbliżać się będzie do tej duszy. Powoli ta dusza będzie potrzebowała coraz mniej skupiać się na konkretnych słowach, na ich treści, a coraz bardziej będzie po prostu obok Pana Boga. I tak te słowa powtarzane posłużą za taką trampolinę, różaniec, za taką linę, po której człowiek wciąga się na same szczyty świętości. I Pan Bóg, oczywiście kontemplacja jest już darem Bożym, tu już naprawdę potrzeba tej Bożej ingerencji, żeby Bóg nas złapał i za czuprynę i podniósł do góry. I to, tego się nie da wymusić, ale jeśli to będzie, jeśli te pierwsze 2 stopnie będą, to i ten 3 stopień zacznie się pojawić być może powoli, być może dla nas nieodczuwalnie, bo tak może być lepiej dla nas, bo my jesteśmy tacy wspaniali, że jak tylko doświadczymy czegoś wyjątkowego, to już o ludzie, ale jestem wspaniały. A więc, żeby tego uniknąć, łatwo może być lepiej, żeby Pan Bóg dawał nam te doświadczenia w sposób taki bardzo dyskretny, uświęcający nas, a jednocześnie nie podkręcający nas szczególnie. I dopiero wraz z pokorą może nas obdarzać bardziej takimi wyrazistymi objawami swojego działania. I w ten sposób każdy człowiek może stać się tą duszą kontemplacyjną, może naprawdę wejść w to życie mistyczne. To jest coś fascynującego, niewiarygodnego. To naprawdę trochę tak jakby cały ten system takiej doskonałości opisany przez świętą Teresę od Jezusa, 7 mieszkań, trochę tak jakby właśnie ktoś, jakby Matka Boża wyrzuciła linę z samego szczytu, z 7 mieszkania, wyrzuciła taką linę i taki Janusz gdzieś tam pływający w fosie tego mieszkania mógł chwycić się tej liny i właśnie pominąwszy wszystkie mieszkania wciągnąć się na samą górę. Trochę oczywiście to mówię z takim przymrużeniem oka, bo oczywiście to wszystko jest uwzględnione w całym tym systemie. Ale faktycznie można trochę odnieść takie wrażenie, że to jakby było nawet takie trochę pobożne oszustwo. Oczywiście nie jest, ale jest w tym element czegoś takiego wyjątkowego, niezwykłego. Jakby trochę poza systemem, choć oczywiście właśnie ostatecznie przez Pana Boga nie tylko w pełni przewidziane, ale właśnie zaplanowane. Ale to jest właśnie katolicyzm. Prosta modlitwa myślna, przepraszam, ustna, która może łatwo doprowadzić człowieka do samych szczytów doskonałości. I właśnie ci wszyscy bohaterowie, te intelektualiści, którzy tak, o, tutaj różaniec, o, to taka prosta modlitwa dla prostego ludu. Tutaj my tutaj mamy nasze jakieś tam wyrafinowane praktyki, albo jeszcze jacyś tam gorzej charyzmatycy, którzy dbają o to, żeby przede wszystkim emocje pompować, wzbudzać. Wszyscy oni gdzieś tam na jakichś manowcach błądzą, a tutaj środek dany nam przez samego Pana Boga, a przez Najświętszą Maryję Pannę, tak prosty, katolicki, powszechny, a jednocześnie tak bardzo doskonały. Korzystajmy. Mamy październik, miesiąc różańcowy. Korzystajmy z tych stopni uwagi świętego Tomasza z Akwinu po to, żeby wspinać się na górę. Nie zniechęcajmy się tym, że zdarzają nam się te roztargnienia, że czasami mamy wrażenie, że więcej tego roztargnienia niż modlitwy było. Starajmy się tymi stopniami postępować ku górze i to naprawdę, naprawdę może uczynić z nas takie dusze kontemplacyjne i to będzie nie tylko ku zbawieniu naszej duszy, ku zbawieniu dusz naszych bliskich. To będzie najlepsze, co możemy zrobić również dla odnowienia Kościoła, bo
Kościół nie naprawi się ani od gadania na YouTubie, ani od tym bardziej czytania nowinek w internetach, co tam się strasznego nie stało, jakie tam papież Franciszek nie powiedział rzeczy, jakieś to, jak to spiskują przeciwko nam, koniec świata w ogóle się dzieje. To w ogóle jak ci wszyscy, którzy mają takie tendencje do tego, żeby tak się rzucać na te negatywne wiadomości. O, jakie to straszne, co to nie będzie, panie kochany. To pamiętajcie o tych Japończykach, którzy 200 lat z różańcem i nabożeństwem pokutnym zostali katolikami. I porównajcie ich sytuację do naszej sytuacji, jak to bardzo teraz, o, jakie to by straszne, mamy czasy i co to teraz nie będzie. A więc z różańcem chociażby przyszło nam 200 lat w najgłębszym prześladowaniu żyć. Nie tylko przetrwamy, ale będzie to również niezwykle owocne, będzie to zgodne z Bożym planem, będzie to również zbawienne i dla nas, i dla innych, i dla całego Kościoła. Przechodzę do pytań i odpowiedzi. Szczęść Boże. Od niedawna jestem żołnierzem RP i podczas mszy świętych polowych kapelan kazał nam żołnierzom nie klęczeć podczas przeistoczenia przed komunią, a także podczas przyjmowania samej komunii świętej. Rozkaz ten tłumaczył zapisami w ceremoniale wojskowym Wojska Polskiego. Mają one dotyczyć żołnierzy, którzy indywidualnie lub w zgrupowaniu uczestniczą we mszy świętej w mundurze. Tu się urodzi moje pytanie. Co ksiądz o tym uważa i czy księdza zdaniem należy nie stosować się do tych przepisów? Nie jest łatwo nie paść na kolana, mając świadomość, przed kim się stoi. Tam nawet ciekawa dyskusja wynikła pod tym komentarzem. Jeden z tych komentarzy przeczytam, to jest faktycznie, jako były wojskowy oficer wiem, że zakaz klękania nie ma umocowania w ceremoniale wojskowym, ale czy coś się od 2014 roku nie zmieniło, tego nie wiem. I też ktoś sugerował, że to nie uczestniczyć i wtedy odpowiada tenże pytający. Będąc wiele dni na zimnym, brutalnym poligonie razem z brutalnymi, wulgarnymi ludźmi, człowiek tylko marzy o tym, aby móc uczestniczyć w najświętszej ofierze, niezależnie od tego, jak niegodnie miałaby zostać odprawiona. Mamy tutaj bardzo ciekawy przypadek, wcale nie taki prosty i nie taki oczywisty. Zacznijmy od tego, że taki ceremoniał wydaje mi się wysoce podejrzany. To znaczy podejrzewam, że ten oficer, który napisał komentarz, ma rację, że spodziewałbym się, że taki ceremoniał może zakładać na przykład, że gdy jest, nie wiem, sztandar, tak, jest, to by było takie dosyć naturalne, żołnierze są przy tym sztandarze, że oni wtedy pochylają sztandar, ten chówiec sztandarowy tylko ten sztandar pochyla, ale nie przyklęka. To byłbym sobie w stanie wyobrazić. Natomiast, że wszyscy żołnierze w mundurze nie przeklękają, to wydaje mi się bardzo, bardzo dziwne. Myślę też, że bez kryzysu Kościoła myślę, że taki ceremoniał by nie powstał, a być może w ogóle nie powstał, tylko właśnie jest to jakieś dziwne nadużycie księdza kapelana. Ja bym mimo wszystko zachęcał do tego, żeby jednak nie uczestniczyć w takiej, to szczególnie wtedy, kiedy ksiądz zmusza do tego, żeby przed Panem Jezusem stać, żeby nie klękać przed Nim. No tak, co to jest za ceremonia, co to jest za oddanie czci Panu Bogu, gdy kapelan zabrania oddawać cześć Panu Bogu. Jest to zaskakujące i w zasadzie gorszące. No oczywiście, jeśli chodzi w ogóle o nową mszę, to odsyłam do moich materiałów, w ogóle odradzam w niej uczestnictwo. Rozumiem, że tutaj sytuacja jest naprawdę wyjątkowa. Rozumiem ten argument, że na tym poligonie człowiek może być szczególnie głodny jakiejkolwiek duchowej treści, ale jednak post jest lepszy od jedzenia trucizny. I tutaj w przypadku Novus Ordo Missae jednak to jest trucizna. Czy można wtedy w niedzielę na przykład czy przyjść i gdzieś tam klęknąć sobie z tyłu i odmawiać różaniec? Ale po co wtedy w ogóle przyjść? Czy nie lepiej po prostu postarać się ten dzień święty święcić w miarę możliwości? Nie wiem, czy to jest byłoby w jakiś sposób. Czy to jest tak, że jak się idzie na mszę, no to ma się ten czas, a jak się nie idzie, to wtedy nie można tego czasu przeznaczyć na nic pobożnego? Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że bez problemu można by było sobie gdzieś wyjść, w sensie nie wiadomo, tak tam, gdzie się uda wyjść i z mszalikiem przeczytać tekst mszalny, odmówić różaniec, postarać się przyjąć komunię duchową. Wydaje mi się w tej sytuacji to bardziej adekwatne niż uczestnictwo w nowym
znowu z Ordo Missae i jeszcze walka z kapelanem o to, żeby upaść przed Panem Jezusem na kolana. Swoją drogą to jest tragiczna sprawa, że w ogóle właśnie z kapelanami i księżmi trzeba o takie rzeczy walczyć. Następnie bardzo długi komentarz, którego nie będę czytał w całości, nawet nie zmieścił się w całości na screenie. Pytanie bardzo dziwne, trochę z gatunku ludzie. Mianowicie chodzi o uzależnienie od pornografii, ale nie pyta człowiek uzależniony, tylko pyta, jak rozumiem, małżonka, której mąż jest uzależniony od grzechu pornografii i pada pytanie, co robić? Przecież alkoholikowi się alkoholu nie daje. I to brzmi trochę tak, jakby małżonka pytała, czy w ogóle nie należy wtedy nie współżyć. To jest pytanie, które naprawdę jest z gatunku ludzie. No bo to, od czego alkoholik jest uzależniony od alkoholu. Człowiek uzależniony od pornografii jest uzależniony od pornografii. A więc pornografię oczywiście nie należy temu człowiekowi podawać, jeśli poprosi o to, żeby mu w jakiś sposób odpowiednie materiały zapewnić, no to oczywiście należy w tej sytuacji odmówić. Natomiast odmawianie współżycia małżeńskiego ze względu na to, że ktoś jest uzależniony od pornografii, to jest dokładnie wpychanie człowieka jeszcze dalej w ten nałóg. A więc gdy człowiek jest uzależniony od pornografii, ma obowiązek unikać tej pornografii, ma obowiązek z tym walczyć. Jest to jego bezpośredni obowiązek sumienia. Natomiast nie ma tutaj żadnego powodu, żeby ze względu na to uzależnienie odmawiać współżycia. W ogóle dla małżonków, po tym jak złożyli sobie przysięgę małżeńską, przekazali sobie wzajemnie prawo do swojego ciała i tylko realny, konkretny powód może uzasadnić odmówienie współżycia. To musi być bardzo poważna sprawa. I tutaj to nie tylko, jakby to uzależnienie nie tylko nie stanowi powodu, żeby odmówić tego współżycia, tylko raczej nawet w drugą stronę, tak? To znaczy raczej, żeby ten człowiek nie wchodził w ten nałóg, to należałoby raczej tego współżycia nie odmawiać, no bo to naturalnie będzie raczej wystawiało na pokusy w drugą stronę. Oczywiście nie przesadzając, to znaczy nie stwarza to jakiegoś zupełnie nowego obowiązku. Ten obowiązek i tak jest pod karą grzechu ciężkiego. Po przekazaniu wzajemnie sobie prawa do swojego ciała, to jest obowiązek pod karą grzechu ciężkiego i powód musi być poważny, żeby współżycia odmówić. I tutaj to pytanie, co robić i jakby, że to jest jakiś temat tabu, to jest bardzo zaskakujące dla mnie. To znaczy mi się wydaje, że pytanie trochę, nie wiem, proszę mnie poprawić, ale jakby było z takich antypodów katolickiego świata. To znaczy, jak nie wiem, mam trochę wrażenie, że pani spodziewa się, że to będzie jakaś taka współczesna, psychologiczna metoda jakiejś takiej terapii. Nie, a przede wszystkim nie dla dwojga małżonków. To znaczy walka z nałogiem jest walką faktycznie bardzo trudną i to jest rzecz zupełnie taka codzienna, że w konfesjonale się o tym mówi i że się ludzi prowadzi, próbuje się wyprowadzić z tego nałogu. I to jak najbardziej osoba uzależniona jak najbardziej powinna praktykować. Natomiast jak w przypadku każdego nałogu, nikt nie może tego zrobić za tą osobę. To znaczy tutaj nie da się, nie wiem, uruchomić jakiegoś mechanizmu, który ktoś z zewnątrz może uruchomić, żeby nagle to uzależnienie przestało być. Tak? Tutaj nie ma takiej opcji. Kolejne pytanie. Kapłan pochylony nad ołtarzem modli się o łaski dla uczestników ofiary. Owym aniołem, który ma ofiarę przedstawić, jest sam Chrystus. Według innych jest nim Duch Święty bądź jakiś anioł ofiarny. To jest cytat z modlitewnika Tedeum. Pierwszy raz napotykam tak nieprecyzyjne sformułowania. Wygląda jak wynik ulicznej ankiety. Jezus Chrystus, Duch Święty czy anioł ofiarnik. Autorzy nie wiedzą, czy nie było jednomyślności. Proszę księdza o komentarz. Dodam, że w mszych wszechczasów arcybiskup Lefebvre jest napisane, najwyraźniej czytamy, tym aniołem i posłańcem jest sam Pan nasz Jezus Chrystus. A więc
ton tego komentarza znowu skłania mnie do tego, żeby powiedzieć ludzie, ludzie, chociaż pytanie jest jak najbardziej w pełni uzasadnione, ale ton jest właśnie trochę taki, o ludzie, jak to może być, że są inne jakieś opinie teologiczne, panie kochany, jak to może być? No, proszę się z tym pogodzić, że tak, że opinie teologiczne mogą być różne, tak? I nie ma, nie jest tak, że w Kościele wszystko jest zdogmatyzowane. I nie ma stuprocentowej pewności, kim jest ten anioł ofiarnik. Najbardziej rozpowszechnioną tezą jest, że faktycznie jest to sam Pan nasz Jezus Chrystus. Natomiast są również inne tezy teologiczne i wszystkie są w pełni dopuszczalne. I tyle, tylko tyle i aż tyle. Nie wiem, to jest w jakiś sposób takie szokujące i przerażające? Nie, chyba nie powinno być. Jak powinien zachować się katolik, jeżeli zostanie poproszony o zostanie ojcem, matką chrzestną dziecka, którego rodzice nie chodzą do kościoła? Nie modlą się, żyją w związku niesakramentalnym, nie przystępują do spowiedzi świętej i tym podobne, ale chcą sobie tylko wiadomych powodów ochrzcić swoje dziecko, mimo że patrząc na ich dotychczasowe życie, można założyć, że dziecko zostanie ochrzczone, ale nie będzie przez tych rodziców wychowywane w wierze katolickiej. Czy osoba poproszona o zostanie chrzestną powinna się zgodzić, żeby niewinne dziecko otrzymało dzięki temu chrzest święty i przyjąć na siebie ciężar wychowania tego dziecka w wierze? Czy może powinna się zgodzić w związku z podejściem rodziców dziecka do wiary? A więc co do zasady, w ogóle Kościół nie ma prawa w takiej sytuacji udzielić chrztu świętego. Kościół może tylko wtedy udzielić chrztu świętego, kiedy jest moralna pewność, nie absolutna, ale moralna wystarczająca do racjonalnego podjęcia decyzji, że dziecko zostanie wychowane po katolicku. To ta gwarancja usprawiedliwia to, żeby faktycznie dziecko, które jeszcze samo nie może swojej zgody wyrazić, żeby to dziecko faktycznie ochrzcić. Rodzice chrzestni gwarantują, że tak, my wychowamy to dziecko w ten sposób, że ono będzie chciało żyć jak katolik. Oczywiście później jako dorosły człowiek, każdy człowiek wybiera swoją własną drogę życia, ale dziecko naturalnie podąża tą drogą, którą rodzice mu wyznaczają i to rodzice określają, jakimi zasadami się w domu rodzinnym żyje. No i rodzice, jeśli mówią, że tak wychowają to dziecko na katolika, w naszym domu takie będą zasady obowiązywały, mogą o ten chrzest poprosić. Natomiast Kościół nie może udzielić tego chrztu świętego, jeśli nie ma takiej gwarancji. Podejrzewam, że zdarza się, że są tu robione pewne ustępstwa, albo się tego nie sprawdza, bo ważniejsze, żeby się cyferki zgadzały. I to jest patologia. A więc tylko wtedy taka sytuacja może mieć miejsce, tylko wtedy można się zgodzić teraz z punktu widzenia chrzestnego, jeśli faktycznie mamy pewność, że ci rodzice w jakiś sposób na to pozwolą. To znaczy, jeśli ci rodzice naprawdę chcą, czyli pytają mnie ci rodzice i ja mówię, ale wiecie, że to jest bardzo poważne zobowiązanie. Tylko wtedy się na to zgodzę, jeśli wy mi pozwolicie, że naprawdę ja będę z tym dzieckiem chodził do kościoła, ja będę je uczył katechizmu, czyli ten człowiek bierze wtedy na siebie cały ciężar tego wychowania i to też później trzeba przedstawić księdzu, gdy prosimy o chrzest, że rodzice wprawdzie nie praktykują, ale chrzestny chce wziąć na siebie ten obowiązek. Jeśli ksiądz uzna, że faktycznie sytuacja wydaje się być jako tako zabezpieczona, powiedzmy w ten sposób, to tego chrztu mógłby w tej sytuacji udzielić, ale to musi być naprawdę bardzo jasno, bardzo wyraźnie powiedziane i zdecydowane. Tak? To nie może być tak, to ja jakoś tam będę się modlił za to dziecko. No, nie, to po prostu wtedy tego chrztu nie powinno w ogóle być. Czy mógłby ksiądz opowiedzieć o nowym konfitor w stosunku do starego? Jakie znaczenie teologiczne ma dodanie i zaniedbanie? Bóg zapłać, pozdrawiam. A więc w nowym konfitor dodane jest, że obraziłem Pana Boga myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Kiedyś dawno, dawno temu na wykładzie, który chyba jest nawet dostępny w internecie, nie jestem pewien. Nie, chyba to była jakaś rozmowa, dyskusja na Kulu, nie wiem. Tak mi się wydaje, gdzie zadano mi pytanie, jaką widzę pozytywną zmianę pomiędzy starą a nową mszą, to powiedziałem po dłuższym zastanowieniu się, bo faktycznie nigdy nic, raczej nigdy o tym nie myślałem w ten sposób. Powiedziałem, że no być może dodanie tego zaniedbania do konfiteor jest jedynym pozytywnym elementem. A więc tak, jest to pewne uzupełnienie jak najbardziej na miejscu. To jakby żadnego zarzutu nie można wobec tego postawić. Jakie ma teologiczne znaczenie? Jest to
doprecyzowanie pewnego rodzaju grzechu, wymienienie dosłownie, który jak najbardziej jest takim istotnym elementem, a więc jak najbardziej ma to sens, ale o wielkim, powiedzmy, teologicznym, o wielkiej teologicznej zmianie tutaj oczywiście nie ma mowy. Czy mógłby ksiądz wyjaśnić, jak to jest, że tradycyjne MI, założone przez bractwo ponad 2 dekady temu, nie mając umocowania papieskiego czy kanonicznego, może mówić, że za udział w świętach maryjnych można uzyskać odpust dla rycerzy tego MI? Przeciwnicy bractwa stawiają zarzut uzurpacji odpustów. Dlaczego są one ważne? Dlatego, że odpusty są przypisane dla tych, którzy są członkami rycerstwa niepokalanej. W sytuacji, w której oficjalne struktury rycerstwa niepokalanej porzuciły swoją misję, już nie dbają o to, co było pierwszym celem rycerstwa, troska o zbawienie różnego rodzaju heretyków, niewiernych, Żydów, masonów. Jeśli już te cele zostały, najważniejsze cele zostały porzucone, jak najbardziej w pełni uprawnionym jest, żeby tą organizację spróbować odtworzyć. I dlaczego by teraz miałyby te odpusty, które dla członków są przypisane, nie obowiązywać w takiej sytuacji? Znowu myślę, że można mieć wątpliwości, w sensie ktoś może mieć wątpliwości, jeśli ma podejście do kościoła takie stricte prawne. Na zasadzie najważniejsze jest, żeby litera prawa się zgadzała, a nie myśli o Kościele jak o tym nadprzyrodzonym organizmie, w którym najważniejsze jest, żeby Ewangelia była głoszona, najważniejsze jest, żeby sakramenty były udzielane. I tutaj myślę, że nie ma, realnie rzecz biorąc, żadnych wątpliwości, że w takiej sytuacji, gdy jakaś struktura się usypie, próbujemy ją odtworzyć, że należy wychodzić z założenia, że wszystkie te odpusty, które były oryginalnie przypisane do tej organizacji, że przez to, że próbujemy kontynuować tą organizację zgodnie z tym duchem, w którym została założona, że te odpusty również obowiązują w przypadku tych członków tej odtworzonej, w tym przypadku odtworzonego rycerstwa niepokalanej. Jak mógłby ksiądz skomentować fakt, że bractwo korzysta z mszału z roku 1962, a Wielki Piątek korzysta z wcześniejszego wezwania za wiarołomnych Żydów, które to słowo wiarołomnych znika w mszale z 1962? Pytam się w kontekście tego, że bywają nadgorliwcy, którzy zarzucają bractwu samowolkę liturgiczną. Analogiczna kwestia z brakiem konfitor wiernych przed komunią znika w 1962, a jednak wszyscy je odmawiamy. Oczywiście osobiście opowiadam się za stanowiskiem bractwa co do tych tradycyjnych, starożytnych wezwań. Niemniej takie zarzuty stawia się bractwu. Samowolka, brak jasnego zdecydowania, chociażby co do wersji mszału. To jest ta sama osoba, co poprzednie pytanie, a więc najwyraźniej pytający ma jakichś znajomych indultowców. Myślę, że to są pytania z tego konta. A więc odsyłam do materiału nie bezpośrednio o tym, ale o tym sposobie myślenia, indult, objawy i leczenie. Wydaje mi się, że tam jako tako udało mi się dobrze uchwycić ten sposób myślenia i jego patologię, sposób myślenia taki bardzo prawniczy o życiu Kościoła. Jest to sposób dla Polaków trochę nienaturalny i dlatego jest to dosyć zaskakujące, że jednak w Polsce on się jakoś przyjął. My z takim, mamy raczej naturalną skłonność do takiego warcholstwa, do takiego nieporządku, nieposłuszeństwa, buntu. To jest raczej dla nas naturalne. Natomiast faktycznie jakoś z tym biegiem lat posoborowemu Kościołowi udało się część Polaków spacyfikować do tego stopnia, że mają tendencję do takiego ślepego posłuszeństwa, do patrzenia na Kościół jak na korporację, gdzie każdy przepis musi się dokładnie zgadzać i najważniejsze jest właśnie, żeby literki prawa się zgadzały. No właśnie, czy to, że tutaj musi być, żeby rycerstwo niepokalanej naprawdę było rycerstwem niepokalanej, to musi być pieczątka biskupa. Nieważne, czy to zachowuje cele i ducha założyciela, to nie jest to. Ważne, żeby była pieczątka. Pieczątka władzy jest, zgadza się, odpusty są, pieczątki władzy nie ma odpustów. Koniec. Co tam, że to zmieniono cele na zupełnie odwrotne, ale tam to nieważne. Ważne, że pieczątka się zgadza. No, to jest myślenie bardzo, jestem zaskoczony
zaskoczony tym, że w Polsce to myślenie jakoś się przyjęło, bo jest ono takie głęboko myślę, że dla nas nienaturalne i trochę szkoda, że posoborowym strukturom udało się Polakom odebrać taką sarmacką fantazję, odebrać tą zdolność, siłę do tego, żeby robić to, co uznajemy za słuszne, a nie podążać ślepo za autorytetem, bo to jest taki korporacyjne posłuszeństwo. To nie ma nic wspólnego z cnotą posłuszeństwa. Cnota posłuszeństwa jest przede wszystkim, sprawia, że człowiek jest przede wszystkim posłuszny Panu Bogu i dopiero w zależności od Pana Boga ludziom. Jeśli na przykład właśnie ludzie stwierdzają, że już nie trzeba nawracać niewiernych heretyków, Żydów i masonów, tylko trzeba promować ekumenizm, no to katolik powinien im powiedzieć: spadajcie na bambus i dalej dbać o, troszczyć się o zbawienie niewiernych heretyków, Żydów i masonów. I martwienie się wtedy o to, czy bez pieczątki biskupa to teraz nie będziemy mieli odpustów, czy będziemy mieli, a może to koniec świata, bo nie mamy pieczątki biskupa, jest małostkowe i szkoda. Szkoda, że udało się to zrobić, ale dygresja, w sensie udało się Polakom odebrać coś z przynajmniej sporej części Polaków, coś z takiej naszej jednak chyba naturalnej, dobrej skłonności. Mszał. Korzystamy z mszał z 1962. To dotyczy również wielkiego postu, wielkiego tygodnia. Może się zdarzyć, że po prostu te księgi liturgiczne dokładnie z 62 mogą, nie są aż tak, powiedzmy, częste, tak, nie występują aż tak bardzo często, a gdy indultowcy z kolei je wydają, to oni w ogóle robią tam, wstawiają tą nową modlitwę Benedykta XVI, to jest oczywiście hipertradycyjne. To oczywiście z tych też nie korzystamy, z tych nowych wydanych przez indultowców, a Wielki Tydzień jednak tam nie tylko odprawia się z mszału, tylko korzysta się właśnie z OHS-ów, ze specjalnych ksiąg do tego przeznaczonych, także może się zdarzyć, że te księgi czasami są starsze i podejrzewam, że wtedy może się zdarzyć, że ksiądz też odprawi czy odmówi tą modlitwę w tej starszej formie. Ja zawsze odmawiam po prostu tak, jak tam jest napisane. Wydaje mi się, że w naszym józefowskim OHS-ie już nie ma perfidis, że to już jest wersja z 1962. Ale to jest znowu takie coś, co no właśnie świadczy o takiej mentalności, no przepraszam, ale takich mentalności takiego małego księgowego. Literka musi się zgadzać. O, tutaj słówko jest inne. Co tu będzie? Panie kochany, słówko się nie zgadza. Co to? To w ogóle to ważne to jest? Czy to w ogóle? Jak tu, że panie, jak żyć, jak się słówko nie zgadza? No ludzie, no myślę, że tutaj należy zachować spokój. No po prostu takie księgi liturgiczne, jakie są, z takich się odprawy. No dla nas obowiązuje to z 1962, ale też nie będziemy bazgrać po starszym OHS-ie, kreślić. Niektórzy tak robili. W sensie widać to w starych mszałach, jak unowocześniali mszały, to tam kreślili, dopisywali, co tu teraz nie tak, tylko inaczej. Jak czasami mamy jakieś takie stare mszały, to czasami widać właśnie, jak próbowano je dostosować do reformy liturgicznej w ten sposób. Więc my tego nie robimy w drugą stronę, nie kreślimy i nie dopisujemy coś tam, tylko odprawiamy z tego, co jest. Przynajmniej ja tak robię. Ciekawszy przypadek jest z trzecim Confiteor oraz Confiteor przed Komunią Świętą, gdzie faktycznie arcybiskup Lefebvre powiedział, że w bractwie będzie ten Confiteor odmawiany, bo jest on tam szczególnie na miejscu, pomimo tego, że już w mszale z roku 62 nie jest on przewidziany. Jest to jakieś odstępstwo od reguły, bo używamy cały czas mszału z 1962, tutaj zachowując ten starszy zwyczaj. Czy to jest w jakiś sposób bezprawne? Nie jest bezprawne, natomiast może być zaskakujące, tak? To znaczy, czy jest w tym coś niezwykłego, że jakieś zgromadzenie
stosuje jakiś zwyczaj liturgiczny. Nie ma w tym nic niezwykłego. I w czasach bez kryzysu Kościoła, no pewnie by arcybiskup nawet za bardzo nie zwrócił uwagi na to, że ten konfiteor został usunięty i wtedy by nic się nie stało. Natomiast po zakończeniu kryzysu myślę, że tutaj nie będzie nikt miał z tym żadnego problemu, że bractwo w ten sposób, już przez pewną uświęconą tradycję, w ten sposób mszę świętą odprawia. Jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy, to znaczy takiego chaosu liturgicznego. I oczywiście teraz Rzym tego nie ma uregulowanego statusu kanonicznego, więc też nie może to być w jakiś sposób usankcjonowane. Natomiast myślę, że gdy to się skończy, to tutaj nie będzie żadnego problemu, żeby bractwo ten swój uzus, który nie w tym jednym punkcie odstępuje ściśle od mszału z 62, jest zwyczajem starszym. Myślę, że tutaj żadnego problemu z tym nie będzie, że kryzys się skończy, no po prostu, że zgodnie z takim zwykłym sensus fidei, sensus catholicus, po prostu ten uzus jako pobożny, dobry, nic nie ujmujący świętej liturgii, po prostu zostanie zachowany. I znowu myślę, że taki czepianie się tego, w sensie robienie takich zarzutów, że zobaczcie, jak oni tutaj robią, tu nie mówią perfidis, a tutaj mówią, a tu mówią, a tutaj dodają sobie jeszcze coś. No to ja tylko tak zwrócę uwagę, moi drodzy, i co? Czy to jest naprawdę, uważacie, że to jest takie straszne, że to jest coś takiego niezwykłego, że w jakimś zgromadzeniu zachowuje się ten zwyczaj trochę starszy? To jest taka katastrofa? To jest już sprzeczność, bo my mówimy, że odprawiamy z 62. No ale z jakiego odprawiamy? Oczywiście, że z 62, zachowując w jednym punkcie starszy uzus. O ludzie, jak koniec świata! Kim my jesteśmy? Tworzymy własny mszał. Ludzie, ogarnijcie się. Powie coś ksiądz o modlitwie 12-letniej świętej Brygidy. Ponoć uznana przez Kościół modlitwa, która daje odmawiającemu łaskę nieba bez czyśćca i zbawienie bliskich do czwartego pokolenia. Dziwne, że nikt o niej nie mówi, a biorąc pod uwagę, jakie to mogą być pozytywne skutki dla zbawienia dusz, powinno być o niej mówione z każdej ambony, zwłaszcza w tradycji, która tak mocno podkreśla zbawienie dusz. Jest to jak najbardziej dobra praktyka, dobry zwyczaj. Ja pamiętam, odmawiałem, gdy przychodziłem do przedseminarium, to pamiętam, że byłem w trakcie odmawiania tej modlitwy. Natomiast należy pamiętać, że to jednak jest prywatne objawienie. Tak? To znaczy, to nie jest jakaś, to nie jest zawarte w Ewangelii albo w magisterium Kościoła na zasadzie, że tak właśnie tutaj z całą pewnością jest i to jest taki dekret apostolski, że tak właśnie z całą pewnością będzie. To jest pobożny zwyczaj. To jest modlitwa, która wywodzi się z prywatnego objawienia i jej uznanie przez Kościół, tutaj jest powiedziane, ponoć uznana przez Kościół. W jakiej formie została ona uznana przez Kościół? Podejrzewam, że dostała jakiś imprimatur od biskupa, czy nawet od stolicy apostolskiej, co oznacza, że treść jest zupełnie w porządku, nie ma tam nic przeciwko wierze, jest to zdrowe co do treści i co do praktyki. Nawiązuje do ostatniego materiału a propos Medjugorje, gdzie teraz Rzym już nie ocenia treści, tylko praktyka. Jeśli jest fajnie, to jest dobrze, a jak nie, a co tam jest w treści, to nieważne. Tutaj tak, no jest to modlitwa, która jest dobra, pobożna i jak najbardziej imprimatur mogłaby dostać i podejrzewam, że dostała. Natomiast nie jest to prawda objawiona albo magisterium Kościoła, które dekretuje oficjalnie, że takie przywileje zostaną tutaj udzielone. Czy to znaczy, że jest to w jakiś sposób niepewne? Skuteczność na pewno nie należy przypisywać temu takiej skuteczności z automatu, bo w ogóle żadnym, nawet tym zawartym w rytuale rzymskim sakramentalium, jak szkaplerz święty, nie należy przypisywać działalności z automatu, bo każde sakramentalium działa ex opere operantis, to znaczy zgodnie z wiarą tego, który z tego korzysta. A więc nie jest to takie proste działanie z automatu, że odmówię, to już teraz wszystko jedno. Tak odmówiłem 12 lat tajemnicy szczęścia, tak się ta modlitwa nazywa, to teraz już mogę grzeszyć do woli, bo już na pewno pójdę bezpośrednio do nieba, a więc tak, na pewno to nie zadziała.
W czasie mszy świętej, podczas gdy organista z wiernymi śpiewa np. Agnus Dei albo Sanctus, powinno się dołączyć do śpiewu? Tak. Czy raczej odczytywać modlitwy, którymi modli się w tym czasie kapłan? A więc trochę znowu zaskakuje mnie to pytanie, w tym sensie, że no skoro Kościół reguluje, co kiedy robimy, tak? Czyli jeśli śpiewamy, organista śpiewa z wiernymi, no to znaczy, że śpiewa z wiernymi, tak? To trochę jest to takie zaskakujące, ale ktoś myśli, a nie, ale ja będę czytał razem z kapłanem. No nie, no ludzie, no róbcie to, co powinniście w tym czasie robić. Jak człowiek przychodzi na cichą mszę świętą, to wtedy może sobie wszystkie teksty razem z kapłanem, jeśli chce, przeczytać, rozważać. No, natomiast na śpiewanej mszy świętej uczestniczymy tak, jak to zostało przepisane. W jakim stopniu sumienie jest wyznacznikiem naszej moralności, naszych czynów? Często słyszy się, aby słuchać sumienia. Nieraz lekarze powołują się na wolność sumienia, gdy na przykład odmawiają zabicia dziecka nienarodzonego. Z drugiej strony są osoby, które usprawiedliwiają swoje niecne czyny, na przykład kontakty pozamałżeńskie, tym, że im sumienie niczego nie wyrzuca, że wręcz im pozwala. No tutaj dodam, że nawet współczesne magisterium Kościoła lubi się tak tłumaczyć, że Famoris Laetitia, że no, jak ludzie ocenili w swoim sumieniu, że fajnie jest, to znaczy, że jest fajnie, niezależnie od tego, czy Boże przykazania, czy nie przykazania, to już tam wiadomo, to było kiedyś, teraz jest inaczej. Trend może, ale niepotrzebny, ale chyba jednak pasuje do sytuacji. Więc jak to jest z tym sumieniem? Słuchać go, nie słuchać. A więc trzeba je dobrze kształtować. Dobrze ukształtowane sumienie to jest takie sumienie, które jest zgodne z obiektywną normą moralności, z prawem Bożym i wtedy należy za sumieniem podążać, pamiętając, że jednak może się jakaś pomyłka zdarzyć, dlatego zawsze dbamy o to, żeby to sumienie było zgodne z obiektywną normą moralności. Jak mamy jakąś niepewność, to dbamy o to, żeby ją rozwiązać. Czy ta wolność sumienia nie jest jakąś próbą relatywizacji moralności? Tak, trochę jest. Że niby każdy ma swoje własne sumienie i może podług niego postępować? Tak, jest to subiektywizacja moralności. Nie tak powinniśmy moralność kształtować, wyznaczać na podstawie tego, co mi moje sumienie mówi, tylko na podstawie tego, co rozum rozpoznał jako faktycznie dobre dla człowieka jednostki, jako jednostki dla społeczeństwa, czyli szukamy obiektywnej normy moralności, którą znajdujemy w prawie naturalnym i w prawie objawionym i zgodnie z nią kształtujemy nasze sumienie. Dlaczego sedewakantyści nie mają racji? Bo argumenty mają grube. Czy argumenty są grube? Nie wiem, ale co do zasady odpowiedź jest dosyć prosta, to znaczy na tyle, na ile w jednym zdaniu można na to odpowiedzieć. Dlaczego nie mają racji? Dlatego, że stworzyli ze swojej tezy teologicznej dogmat. To jest podstawowy błąd sedewakantystów. Jak najbardziej można przedstawić dobre argumenty, które wskazują na to, że papież powinien utracić swój urząd po tym, jak wygłosił publicznie herezję. Tylko że można przedstawić też argumenty w drugą stronę. I Kościół Święty nigdy tej kwestii jednoznacznie nie rozstrzygnął, a więc nie można w tej chwili, teraz zwykły teolog nie może sobie stwierdzić, a no wprawdzie Kościół nie rozstrzygnął, ale teraz to przecież widać. No ludzie, tak to nie działa. Rozumiem, że czasami, znaczy nie rozumiem, ale jestem w stanie zrozumieć, że wierni, prosty wierny, bez zupełnie nawet bez katechetycznego wykształcenia. Jestem w stanie bardziej zrozumieć, że właśnie zaczyna mówić takim, ale przecież widać, że to papież nie może być papieżem. No, to tak nie działa. Ale no, powiedzmy, że wiernemu, który był wykształcony w modernizmie, można to jakoś wybaczyć. Ale że teolog wychodzi i zaczyna mówić, że no takie argumenty są, wprawdzie Kościół nigdy nie rozstrzygnął, czy to wystarczy, żeby papież stracił urząd, czy nie, ale ja rozstrzygam. Ani będzie papieżem, a koniec, a nie ma. I jeszcze czyni z tego taki dogmat, że czasami w ogóle nie można wejść na mszę świętą do sedewakantystów, u niektórych niedaleko nawet. Nie można wejść na mszę świętą, jak człowiek nie zadeklaruje, że ja mocno wierzę, wyznaję jedyny prawdziwy, prawowierny, wielki dogmat w czasów ostatecznych, że papież Franciszek nie jest papieżem. No to wtedy to już się robi trochę w ogóle sekta.
A więc głównym powodem jest to, że które sprawia, że nie mają racji, jest to, że stworzyli sobie swój własny, nowy, wielki, wspaniały dogmat. I to jest dogmat na miarę naszych możliwości. To nie jest nasze ostatnie słowo, nawiązując do polskiej klasyki filmowej. Bardzo długi komentarz, cytat z encykliki, nie z listu apostolskiego Leona XIII, epistola Tua. Jak tam jest, papież pisze, że nie można, błądzą ci, którzy przeciwstawiają autorytet jednego papieża drugiemu papieżowi. Jakby ten papież się pomylił, a ten miał rację, że to nie jest żadne posłuszeństwo, macie być posłuszni mi, tak w skrócie. Znaczy, rozumiemy, o co chodzi. I teraz jest zarzut oczywiście wobec bractwa. A właśnie, bractwo, to właśnie robi bractwo świętego Piusa X. Otóż nie. Dlaczego? Dlatego, że zawsze jak czytamy jakikolwiek tekst magisterium, to podstawowa sprawa to jest, trzeba przeczytać... Przepraszam, to brzmi tak głupio, dlatego się śmieję, ale trzeba przeczytać, co to jest. Tak jak bierzecie, nie wiem, jakąś książkę, to warto sprawdzić, co to jest za książka. To nie bierzecie tak, że otwieracie i czytacie w tej książce na przykład, że nie wolno pić piwa. I myślicie sobie, o ludzie, faktycznie, to skoro tak jest napisane, a jak to ktoś tak pisał, to znaczy, że tak jest, panie kochany. Nie, tylko najpierw czytacie, kto to napisał, co to jest za autor i o czym jest ta książka i co było napisane zdanie wcześniej. A więc w przypadku magisterium Kościoła też należy tak robić. Wybaczcie mi, że trochę tak sprowadzam te rzeczy do groteski, ale trochę to jest takie groteskowe. Te zarzuty trochę są groteskowe. Ja tak to postrzegam. A więc Leon XIII, o czym jest ten list apostolski? Chodzi o kwestie praktyczne, nie o kwestie wiary. Chodzi o kwestie akcji katolickiej, o kwestie takich praktycznych decyzji, co, jak robić, gdzie, z kim współpracować, jak można, co można robić, a czego nie można robić. No i oczywiście w takiej sytuacji, gdy nie chodzi o kwestie wiary, tam też było to dalej w drugiej części tego komentarza, że należy zachować religijne posłuszeństwo wobec decyzji władzy kościelnej, nawet jeśli nie są to dogmaty wiary, ze względu na cnotę wiary, należy zachować religijne posłuszeństwo i to dokładnie właśnie w takiej sytuacji tak. Natomiast to religijne posłuszeństwo ma swoje granice tam, gdzie zachodzi jakieś ryzyko, gdzie jest podejrzenie, że jest jakiś błąd w nauce, wtedy teolodzy mają obowiązek, żeby ten błąd wykazać i zwrócić przełożonym uwagę, że uwaga, tutaj jest błąd w nauce, tak jak robi święty Paweł wobec świętego Piotra, o czym mówiłem w moich materiałach, hiperneomylności czy Sobór Trydencki potępia bractwo świętego Piusa X. Odsyłam, jeśli ktoś jeszcze ich nie widział. A więc wracając do tej pierwszej części tego pytania, to znaczy do listu apostolskiego Leona XIII. Oczywiście w takich praktycznych kwestiach, czyli tutaj papież mówi, że trzeba robić tak, a później mówi tamten, że trzeba robić tak, no i to Leon XIII tłumaczy, że okoliczności mogą się zmieniać i to do stolicy apostolskiej należy ta decyzja, w jaki sposób, w co katolicy powinni się angażować, w co nie powinni się angażować, w jakie ruchy społeczne mogą się angażować, w jakie nie mogą się angażować i to jest w kwestii stolicy apostolskiej. Jak najbardziej to jest w kwestii stolicy apostolskiej. Natomiast nie jest w kwestii stolicy apostolskiej, żeby zmieniać treść objawienia. Nie jest w kwestii stolicy apostolskiej, żeby powiedzieć, tak jak to próbował zrobić święty Paweł, żeby jakoś udawać, sugerować, że tak naprawdę trzeba zachowywać wciąż jeszcze zwyczaje żydowskie. I wtedy święty Paweł mu zwrócił uwagę, że wbrew temu, co Leon XIII pisze, no właśnie nie wbrew, tylko święty Paweł, gdyby miał ten list, to by przeczytał nagłówek i by też wiedział, o co chodzi. Właściwie tak rozumiemy z przymrużeniem oka. Dlatego święty Paweł zwraca uwagę Piotrowi, dlatego arcybiskup Lefebvre zwracał uwagę papieżowi, bo ten próbował zmienić Ewangelię i w takiej sytuacji każdy teolog, każdy kapłan, każdy biskup ma ścisły obowiązek sumienia, żeby zwrócić na to uwagę przełożonym, że błądzą, że w kwestiach wiary popełniają błąd. I wtedy to jest ścisły obowiązek sumienia, żeby teolog się wobec tego sprzeciwił. I nie należy wyrywać fragmentu z listu w takiej bardzo praktycznej sprawie o kwestii akcji katolickiej i tego, co katolicy tam powinni, czego nie powinni i stosować
używać tego, a to oznacza, że papież jest hiperomylny, tutaj to mamy, gdzieś w jakimś liście napisanym tak, że ludzie, słuchajcie mnie, bo tutaj ten ruch nie jest dobry, to wy robicie sobie z tego hiperdogmaty. Nie wiem, czy jeśli wy to tak na poważnie, to odmawiajcie różaniec. Lepiej na tym wyjdziecie, niż czytając internety. A jeśli nie na poważnie, tylko wam za to płacą, to też odmawiajcie różaniec. Jak dobrze płacą, to też na tym dobrze wyjdziecie i nie piszcie głupot, tylko odmawiajcie różaniec. A więc w sumie jedni i drudzy niech odmawiają różaniec i wszyscy na tym lepiej wyjdziemy. Jak tłumaczyć innym swoje krytyczne stanowisko wobec tego, co robi i mówi obecny papież, jednocześnie uświadamiając ich, że to nadal papież i uznają go za papieża. W oczach kolegów ateistów taki sposób rozumowania jak mój jest swego rodzaju rozdwojeniem jaźni. No i to jasne. Tak samo jak człowiek, który uważa, że prezydent podjął złą decyzję, powinien od razu stwierdzić, że nie ma prezydenta, a wszystko inne jest rozdwojeniem jaźni. No to przecież logiczne, nie? No wiadomo. Jak człowiek tylko stwierdzi, że prezydent zrobił coś złego, to od razu nie ma prezydenta. Koniec. Nie ma. A każdy inny wiadomo, że jest psycholem. Nie? To jest oczywiste. No to w ogóle oczywiste, jasne. Jak odnieść się do zarzutu wielu osób, które twierdzą, że skoro w kościele jest tyle różnego rodzaju nadużyć, skoro duchowni są tacy, a tacy, nawet sama głowa kościoła nie domaga, to chrześcijaństwo nie może być prawdziwe. Ja bym to odwrócił w drugą stronę, że kościół, pomimo tego, że właśnie jest niesiony przez takich ludzi, to jednak te 2000 lat przetrwał, ale jeszcze ważniejszym argumentem jest ten, że zawsze, gdy widzimy, jak coś źle działa, to należy zadać sobie pytanie, czy źle działa dlatego, że ma złe zasady, czy źle działa dlatego, że porzuciło swoje zasady. Jeśli jakaś organizacja porzuciła swoje zasady, potem źle działa, to nie należy stawiać zarzutu wobec tych zasad, tak? Więc tutaj wobec Kościoła jako takiego, tylko co najwyżej stawiać zarzut tym ludziom Kościoła, którzy te zarzuty, nie zarzuty, zasady porzucili. I ostatnie pytanie na dzisiaj, jak widzicie, już trochę przyspieszyłem, bo chyba nam się te pytania i odpowiedzi rozciągają w czasie, takie mam wrażenie, niemożebnie. Stwierdził ksiądz jakiś czas temu, że nawet heretyk może spłodzić wartościowe dzieło sztuki, ale jak się to ma do słów Chrystusa, że po owocach poznacie, że złe drzewo nie może wydać dobrych owoców. Z tego wynikałoby, używając rozumu, to warto dodać, przepraszam, trochę ironia, ale to w sumie jest taki mój styl, tak? Ja często to mówię, więc w pewnym sensie nawet żartuję tutaj z samego siebie, ja też tak mówię często, używając rozumu, albo na logikę, albo co, bo to wtedy tak wiadomo brzmi mądrzej, też tak robię. Że skoro owoce są dobre, to drzewo też musi być dobre, czyli że herezja, bycie w stanie herezji, w stanie braku łaski, etc. też musiało być dobre. A skoro tak, to po co to całe chrześcijaństwo, wyrzeczenia i tak dalej. Znowu to jest trochę taki, była taka herezja kiedyś gdzieś u protestantów, taka marginalna grupa Anglikanów chyba, którzy uważali, że jak ktoś nie jest w stanie łaski uświęcającej, na przykład policjant, który nie jest w stanie łaski uświęcającej, to nieważnie wystawia mandaty. W sumie wygodna propozycja. Już kiedyś proponowałem, że trzeba wprowadzić takie testy, które sprawdzają, wsadza się do nosa i wychodzi, czy człowiek ma łaskę uświęcającą, czy nie. I wtedy właśnie takiego policjanta od razu, ciach, sprawdzamy. I tak samo z dziełami sztuki. Jak ktoś chce nam jakieś dzieło sztuki, to przede wszystkim od razu mu test w nos wsadzamy i sprawdzamy, czy ma łaskę uświęcającą. I wiemy wtedy, czy łaska, czy dzieło sztuki jest dobre, czy nie. Dzisiaj mam wyjątkowy poziom złośliwych żartów, ale myślę, że dobrze rozumiemy, o co tutaj chodzi. A więc nie jest to katolicki punkt widzenia z tego prostego powodu, że herezja jako taka nie może wydać dobrych owoców, bo złe drzewo rodzi złe owoce, natomiast heretyk jako taki to nie jest to samo, co herezja. Tak? Człowiek tutaj, który żyje na tej ziemi, to nie jest czyste, chodzące zło albo czyste, chodzące dobro. Już kiedyś o tym też mówiłem, że to jest właśnie trochę taki sposób myślenia, czyli heretyk może mieć naturalne cnoty i naturalne zdolności, tak? I to są zdrowe elementy, które mogą przynosić pewne zdrowe owoce i to, co jest nim zdrowego, też będzie ciągnęło go do prawdy, będzie ciągnęło go do Pana Boga, będzie ciągnęło go do porzucenia herezji. I tak jak wspominałem, można nawet czasami dostrzec takie zależności, że jak w przypadku Mickiewicza, gdy już zostaje heretykiem, to praktycznie nic nie tworzy, bo herezja ma przeważnie to do siebie, że jest taka bardzo paraliżująca, jeśli chodzi o działanie twórcze. Więc herezja sama w sobie jest tym złym drzewem, tak, i ona dobrych owoców nie wyda. Natomiast jak najbardziej heretyk może ugotować dobry obiad.
Heretyk może wystawić ważny mandat. Heretyk może pięknie zaśpiewać. Heretyk może powiedzieć coś mądrego. Heretyk może wykonać dobrze zadanie z matematyki. Nie wiem, czy to już nie heresja. Heretyk może napisać ładną książkę. Heretyk może wykonać piękną rzeźbę. Heretyk może nawet napisać nuty, piękne nuty do mszy świętej. Tak, to będzie miało pewną artystyczną, może mieć pewną artystyczną wartość, bo są to kwestie, które no, zależą od jakichś tam naturalnych zdolności, talentów, albo wypracowanych, albo wrodzonych i nie są bezpośrednio zależne od tej herezji. Pamiętajmy, że człowiek, który żyje tutaj na ziemi, jest każdy, ma jeszcze możliwość nawrócenia, toczy się w nim ta walka pomiędzy dobrem a złem, a więc ta ocena a propos dobrego i złego drzewa, ona w przede wszystkim odnosi się do takiej sfery idei właśnie, czyli herezja nie przynosi dobrych owoców. Jakaś chora idea nie przynosi dobrych owoców. Natomiast człowiek tutaj nie jest właśnie jednoznacznie dobry albo jednoznacznie zły, tylko tak długo jest tutaj, jak jest tutaj na ziemi, walka toczy się w nim. Są w nim elementy dobre i są w nim elementy złe. I jeszcze nie wiemy też, które ostatecznie przeważyły. I czasami możemy się też zdziwić później na sądzie szczegółowym, na sądzie ostatecznym, bo wtedy będziemy widzieli wszystkich innych. Na szczegółowym miejmy nadzieję, że się za bardzo nie zdziwimy, a jeśli to tylko pozytywnie. Na tym ostatecznym możemy się bardzo zdziwić, że właśnie ktoś, kto my myśleliśmy, że żył źle, tak, okaże się, że nawrócił się jakoś w ostatniej chwili i faktycznie tam był prawdziwy żal i tak go Pan Bóg poprowadził, że do zbawienia doszedł. Tak, ktoś, kto żył dobrze, z naszej perspektywy okazało się, że tak naprawdę od Pana Boga był daleko, to jak najbardziej też jest możliwe, a w każdym razie tak długo jak żyjemy, no to wciąż jest walka, tak? I Pan Bóg tego człowieka łaską też próbuje do siebie przyciągnąć i tam wciąż właśnie są te elementy dobra i zła, cały czas jest ta możliwość, żeby do spowiedzi świętej przystąpić cały czas i zły duch kusi i nasza natura ciągnie w dół i Pan Bóg człowieka do siebie przyciągnąć próbuje i w człowieku cały czas ta walka się toczy i dlatego też te owoce będą po części dobre, po części złe, dlatego części te elementy dobre będą przynosiły dobre owoce, te złe będą przynosiły złe owoce. A my znowu, żeby przynosić jak najwięcej dobrych owoców, to odmawiajmy różaniec. Ja na zakończenie, jak zawsze, odmawiam różaniec w intencji wszystkich uczestników, widzów naszych pytań i odpowiedzi. Dziękuję za wszystkie pytania. Mam nadzieję, że nie macie mi złe moich drobnych złośliwości. Taki jest urok naszych pytań i odpowiedzi. Wydaje mi się, że jest to również jak najbardziej adekwatne i takie leczące też w kontekście takiego nadymania się takim, że o, tutaj ja mam teraz bardzo ważne przemyślenia teologiczne. Bądźmy zdolni do tego, żeby spojrzeć na siebie również z przymrużeniem oka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przez te wszystkie złośliwe żarty zapomniałem, że miałem jeszcze tajną misję od wydawnictwa Tedeum, żeby zareklamować nadchodzącą premierę, książkę faktycznie bardzo, bardzo ciekawą, Rozmyślania według świętego Alfonsa Marii Ligoriego w dwóch tomach, bardzo pięknie wydane. Gdy wspominałem na początku o tej kontemplacji, do której człowiek powinien zdążyć, to właśnie osiągamy ją poprzez, jeśli nie poprzez różaniec albo obok różańca, osiągamy ją właśnie poprzez praktykowanie modlitwy myślnej. Jest to konieczna, zbawienna praktyka modlitewna i właśnie dzięki takim rozważaniom, dzięki takim książkom może człowiek nauczyć się to rozważanie odprawiać. Bardzo często ludzie pytają o jakieś dobre książki do rozważania. Tutaj jest naprawdę świetna okazja, żeby też przedpremierowo tą książkę sobie zamówić. Zostawię link w przypiętym komentarzu i jeszcze raz niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.